Cześć, Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Marcin P. był człowiekiem podstawionym i chronionym, podkreśla przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman. Były szef piramidy finansowej stanął dziś przed komisją. Przesłuchanie odbyło się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To już drugie przesłuchanie Marcina P. przed komisją. Marcin P. przed komisją śledczą stanął 28 czerwca bieżącego roku. Wtedy to szef Amber Gold zaprzeczył, by jego spółka była piramidą finansową. Stwierdził też, że kompletnie nic nie ma Polakom do zwrócenia. Dziś słowa te zostały potwierdzone. Czyli świadek podtrzymuje swoje twierdzenie zawarte w wyjaśnieniach w charakterze podejrzanego i dzisiaj, że zawierane w formie umów lokaty jako inwestycje w złoto lub inne metale szlachetne nie nosiły znamion oszustwa. Tak, podtrzymuję. Były szef piramidy finansowej, pytany z kolei przez przewodniczącą komisji Małgorzatę Wasserman, za jaką kwotę została zakupiona spółka OLT Germany, odparł, że była to kwota 2 milionów euro. Sprzedana natomiast została za 1 euro. Jakie było uzasadnienie ekonomiczne takiej transakcji? Za sprzedaż za 1 euro? Tak. Nie było żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Świadek przyznał także, że był plan, by przewozić samolotami OLT Express pasażerów na zlecenie Kancelarii Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta. Proszę powiedzieć, kto prowadził rozmowy w tym zakresie i z kim? Nie jestem na dzień dzisiejszy w stanie powiedzieć, kto prowadził te rozmowy. Prowadził je ktoś ze spółki OLT Express. Mógł być to Rafał Orłowski, ale tutaj nie chcę mówić, że na pewno on się zajmował sprawami handlowymi. Świadek zeznał ponadto, że nie wszystkie nieruchomości należące do związanych z nim osób zostały przeszukane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy u pana mamy było przeszukanie? Wydaje mi się, że nie. Proszę pana, czy w klasztorze zajmowanym przez Dominikanów było przeszukanie? Wydaje mi się, że nie. A tam mogło być ukryte złoto Amber Gold, które gdzieś znikło. W ocenie przewodniczącej komisji Małgorzaty Wasserman Marcin P. jest człowiekiem podstawionym i chronionym. Nie mam wątpliwości, proszę państwa, dzisiaj po przeszło roku przesłuchań, że Marcin P. jest człowiekiem wymyślonym, postawionym, przeprowadzonym przez 3 lata tej działalności, chronionym do końca. Proszę zwrócić uwagę, on nawet temu nie przeczy. Zeznania Marcina P. pokazują, że Amber Gold nie była normalną firmą. Zaznacza przewodniczący klubu radnych PiS we Wrocławiu Marcin Krzyżanowski. To był jeden wielki przekręt finansowy, na którym straciło dorobek pewnie często swojego życia, ale też i wielkie pieniądze, 19 tysięcy Polaków. No, straty opiewają blisko miliarda złotych, a te kwestie dotyczące między innymi właśnie księgowości, między innymi sprzedaży spółek po wartości niższej niż były one kupowane, pokazują, że to firma normalna nie była. Jutro Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha Sylwestra Latkowskiego oraz Michała Majewskiego, byłych redaktorów tygodnika Wprost. To ustawa, a nie regulamin, powinno określać zasadę wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Mimo to Trybunał nie zakwestionował wyboru obecnej pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf. Być może stanowisko Trybunału będzie uwzględnione w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, który przygotował prezydent. W marcu grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zgłosiła zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To na jego podstawie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera co najmniej 2 kandydatów na pierwszego prezesa, których następnie przedstawia prezydentowi. Tak właśnie w 2014 roku została wybrana obecna pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Zapisy okazały się niekonstytucyjne, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. To wymaga pilnej interwencji ustawodawcy. Być może właśnie w ustawie, którą niebawem przedstawi pan prezydent, ta kwestia powinna być w sposób jasny, czytelny, transparentny, uregulowana. Według Trybunału tryb wyboru prezesa Sądu Najwyższego powinien być uregulowany w ustawie, a nie w regulaminie. Jednak jak zaznaczono w uzasadnieniu, powołanie przez prezydenta pierwszej prezes Sądu Najwyższego nie może być przez Trybunał Konstytucyjny kwestionowane. Dlatego prezes Gersdorf dalej ma sprawować swoją funkcję.
To dwuznaczna decyzja, podkreśla poseł Paweł Szramka z Kukiz 15. Tkwimy w takim patosie, no skoro sam Trybunał w pewnym stopniu podważa wybór pani Gersdorf na prezesa, no to mamy tu mocną nieścisłość i to na pewno nie wpływa pozytywnie na samą rangę Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ tu powinny być osoby wybrane w sposób przezroczysty, wręcz taki, który nie będzie budził żadnych wątpliwości. Jak uzasadniał sędzia Mariusz Muszyński, konieczne jest ukształtowanie procedury wyłaniania kandydatów, która byłaby zgodna ze standardami konstytucyjnymi. Trybunał stwierdził, że konstytucja nie pozwala na przyjęcie, że zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego dysponuje nieograniczoną wewnętrzną kompetencją prawotwórczą do samoistnego określania, uregulowanej w Konstytucji w sposób choćby ogólny, procedury wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w akcie prawa wewnętrznego. Jednak posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz widzi w wątpliwościach PiS co do sposobu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego interes partii rządzącej. Obecne regulacje obowiązują od 13 lat i jakoś posłowie PiS-u nie zgłaszali do tej pory żadnych zastrzeżeń do tych regulacji. Jedynym motywem rozstrzygania tego zagadnienia przez pseudosędziów jest to, że pani profesor Gersdorf stała twardo na straży państwa prawa. Profesor Jakub Stelina zaznacza, że Trybunał nie odniósł się do wydanych wyroków przez panią prezes. Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się w sprawie, czy odmówi podjęcia uchwały w sprawie skuteczności aktów podejmowanych przez osoby wybierane na podstawie tych niekonstytucyjnych przepisów, więc można wnosić, że uznaje, że te wszystkie czynności, działania, akty są jakby niewzruszalne i po prostu ich nie można zakwestionować. Po południu w innym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł konstytucyjność zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zapisów trzech ustaw o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku. Między innymi zapisu o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku. Wcześniej sprzeciwiał się temu były prezes Trybunału Andrzej Rzepliński. Cały czas spada bezrobocie w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 6,8%. To kolejny rekord w tym roku. Jeszcze w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 7%. Miesiąc później spadła o 0,2%, przełamując kolejną barierę psychologiczną. Bez pracy we wrześniu było 1,117,100 osób. Najniższe bezrobocie zarejestrowano w województwie wielkopolskim i wyniosło tam tylko 4%. W województwie śląskim i małopolskim osiągnęło 5,5%, a w pomorskim 5,7%. Najwyższe bezrobocie zanotowano natomiast w warmińsko-mazurskim 11,8%. W kujawsko-pomorskim nieco ponad 10%, a na Podkarpaciu 9,7%. Spadające bezrobocie potwierdza, że polska gospodarka cały czas rozwija się i chłonie pracowników. Spadające bezrobocie pozytywnie wpływa na sytuację pracowników, którzy mogą liczyć na wyższe pensje i lepsze warunki pracy. W coraz trudniejszej sytuacji są jednak przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze znalezieniem rąk do pracy. Szczególnie wykwalifikowanych pracowników muszą się coraz częściej posiłkować emigrantami ze wschodu. Zima coraz bliżej, a składy opału i elektrownie mają problem z zakupem węgla. Kłopoty mają też indywidualni odbiorcy. Takiej sytuacji dawno nie było. Przyczyną jest m.in. wzrost cen tego surowca za granicą. W Polsce też zapłacimy więcej. Kopalnie wycofują się również ze sprzedaży gorszego gatunku węgla. Coraz więcej Polaków, żeby kupić węgiel w składach opałowych, musi się zapisać na liście oczekujących. Niektórzy klienci czekają na dostawę nawet 2-3 miesiące. Problem jest, przyznaje współwłaściciel składu opału we Wrocławiu, Lesław Świeboda. W tamtym roku było już ciężko, ale w tym roku takiej sytuacji jeszcze nie było. Problem, jak wskazuje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, to m.in. efekt niepodpisania przez firmy handlujące węglem nowych umów z kopalniami. Są to przede wszystkim firmy, które do tej pory kupowały węgiel z importu. Teraz decydują się na jego zakup w Polsce. Ale to także skutek spadku wydobycia i wycofania ze sprzedaży gorszych gatunków węgla. Ze względu na to, że pojawiały się jednak ceny wzrostowe na przestrzeni miesięcy tegorocznych, nie wszyscy oczekując na to, że może te zmiany się zatrzymią, czy może mimo wszystko będzie tylko chwilowe, nie zgłosili swojego zapotrzebowania. Głównym problemem okazała się być cena. Ta znacznie wzrosła przede wszystkim za granicą. W ostatnich dwóch
latach węgiel energetyczny, który trafia głównie do elektrowni, za granicą zdrożał o prawie 70%, w Polsce o niemalże 20%. Dlatego wiele firm zaczęło kupować surowiec w naszych kopalniach, mówi Krzysztof Losz z naszego dziennika. Oni dopiero teraz chcieli wejść na ten rynek, kupować węgiel z polskich kopalń. No się nagle okazało, że ta podaż tego węgla jest mniejsza niż oni oczekiwali, bo nie przestało się opłacać w niektórych regionach kraju sprowadzanie węgla ze wschodu i sprzedawanie go odbiorcom indywidualnym. Zmiany spowodowały także wzrost cen w Polsce do nawet 20-25%. Dwa najczęściej kupowane przez klientów indywidualnych gatunki węgla, orzech i kostka, podrożały od 100 do 200 zł za tonę. A to oznacza, że Polacy za orzecha zapłacą nie 700, a prawie 900 zł. Deficyt węgla to także skutek polityki klimatycznej państwa. Redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika, zajmujący się tym problemem, wskazuje także na kulejącą politykę taborową. Kopalnie narzekają, że kolej podstawia za mało węglarek. To jest z drugiej strony problem niestety taborowy. W Polsce tabor ten towarowy jest bardzo wysłużony, bardzo stary. Problemy, jak wskazuje profesor Dzisław Kordel, to efekt zaniedbań poprzedniego rządu, ale nie tylko, to również polityka ekologiczna, z którą musi się zmierzyć obecny rząd, a w szczególności obywatel. Jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli byłaby zima w miarę sroga, to może być takie zdarzenie, że w wielu miastach, w wielu domach może zabraknąć opału, czyli węgla dobrej jakości, ponieważ sprawdzają straże miejskie, czym się pali, więc nie można palić miałem, prawda, i gorszego sortu węglem, więc trzeba po prostu liczyć się z tym, że może taka sytuacja wystąpić. W 2016 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło około 70 milionów ton, z czego tylko 6,5 miliona ton to opał sprzedawany gospodarstwom domowym. Większość kupują elektrownie i koksownie. Trwa spór o pracowników delegowanych. Unijne kraje uzgodniły wspólne stanowisko w tej sprawie przy sprzeciwie m.in. Polski i Litwy. To jednak nie koniec batalii. Teraz stanowisko powinien zająć Parlament Europejski. Ze Strasburga Violetta Czarnomska-Romańska. Sprawa dyrektywy o pracownikach delegowanych nadal dzieli kraje Unii Europejskiej. Kolejną próbę porozumienia w tej sprawie podjęli w Luksemburgu unijni ministrowie pracy. Państwa Unii Europejskiej starały się znaleźć kompromis przez kilkanaście godzin. Ostatecznie dokumentu nie poparły Polska, Węgry, Litwa i Łotwa. Od głosu wstrzymały się Wielka Brytania, Irlandia i Chorwacja. Dla Polski delegowanie pracowników to sprawa kluczowa, bo wysyła ona najwięcej osób do pracy za granicę w całej wspólnocie. Szacuje się, że jest to nawet 500 000 osób. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że ostateczna kompromisowa propozycja nie spełnia oczekiwań państw Grupy Wyszehradzkiej, które były gotowe pójść na ustępstwa. Punktem wyjścia dla nas i przyjęcia i zaakceptowania kompromisu były te zmiany, które dotyczyły transportu międzynarodowego, łącznie z kabotażem. I tu niestety nie udało się osiągnąć postępu. Polska walczy, aby dyrektywa nie obejmowała transportowców. Dla nich ten zapis to przysłowiowe być albo nie być. Jest to próba ograniczenia administracyjnego rozwoju branży całej. Okazało się, że znalazła się dziedzina, w której byliśmy co najmniej tak samo dobrze, nawet lepsi od naszych partnerów z innych krajów Unii Europejskiej. Poczuli się zagrożeni. Na stałe wpisania transportowców do dyrektywy chce Francja. Francuzi chcą także, aby okres przejściowy między przyjęciem dokumentu a obowiązywaniem przepisów wynosił zaledwie 12 miesięcy. Dla naszych przedsiębiorców im dłuższy to będzie czas, tym lepiej. Komisja Europejska mówi o 24 miesiącach. Estońska prezydencja zaproponowała z kolei 3-letni okres przejściowy. Chcielibyśmy, aby delegowanie zostało ograniczone do 12 miesięcy. Nie da się ukryć, że wprowadzenie tych przepisów to ogromny cios dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Polski. Właśnie nasz kraj jest ostro krytykowany przez prezydenta Francji. Emmanuel Macron oskarża nas o dumping socjalny, czyli zaniżanie cen świadczonych usług. Co więcej, próbował on rozbijać jedność państw naszego regionu. Szukając poparcia dla przepisów w sprawie pracowników delegowanych, odwiedził Rumunię, Bułgarię, Słowację czy Czechy, ostentacyjnie omijając Polskę, mówi ekspert do spraw międzynarodowych dr Bogusław Rogalski. Prezydent Francji przy wsparciu Angeli Merkel stara się wprowadzić tę dyrektywę, można powiedzieć, siłą. To wynika przede wszystkim z dwóch aspektów.
jego bardzo negatywnego, antypolskiego nastawienia, a z drugiej strony w ten sposób, poprzez pozbycie się pracowników delegowanych, bo te regulacje to uczynią, sprawi, że rynek francuski pracy będzie tak naprawdę dla Francuzów, a nie dla obcokrajowców. Przepisami teraz zajmie się Parlament Europejski. To zmiana reguł w trakcie gry uderza przede wszystkim w polskich przewoźników i taki też był cel zmian. W tym obszarze, na przykład transportu, czyli swobody świadczenia usług w Unii, Polakom udało się zdominować rynek, świetnie sobie poradzili. To trzeba ich ukrócić. Taka unijna polityka prowadzi do kolejnych podziałów Unii i zniechęca obywateli do tej organizacji. Podkreśla europoseł profesor Mirosław Piotrowski. O interesy swoich przedsiębiorców będzie walczyć także Litwa, zapowiada europoseł Waldemar Tomaszewski. Litwa się sprzeciwiła, Polska również, kraje wyszehradzkie, bo powiedzmy sobie wprost, że zmiana warunków świadczenia pracy niszczy konkurencję w naszych krajach. Po prostu osłabia nasze kraje, doprowadzi do większego bezrobocia i nasze firmy nie będą mogły konkurować z firmami zachodnimi. Ja myślę, że na to nie będzie zgody. Czego tak bardzo boją się m.in. Francuzi? Powód jest bardzo prosty. Polscy, węgierscy, łotewscy czy litewscy przedsiębiorcy zaczynają być coraz bardziej konkurencyjni i odnosić sukcesy na unijnym rynku. Próba wprowadzenia tych przepisów to zatem nic innego jak chęć wyeliminowania konkurencji przez państwa Europy Zachodniej. Ze Strasburga dla Informacji Dnia Violetta Czarnomska-Romańska. Bezpieczeństwo w regionie to temat, który zdominował drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Finlandii. Z Helsinek polskiego państwa wysłała jasny sygnał, że warunkiem zniesienia sankcji dla Rosji jest realizacja porozumień mińskich. Napiętych stosunków dyplomatycznych z Moskwą unika Finlandia. Między innymi z tego powodu kraj ten wciąż nie jest członkiem NATO. Współpraca gospodarcza, obronność i rozmowy na temat bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego to główne powody, dla których prezydent Andrzej Duda przybył z trzydniową wizytą do Finlandii. 1340 kilometrów, tyle liczy granica fińsko-rosyjska. To właśnie relacje z Moskwą zdominowały rozmowy dwustronne prezydentów Polski i Finlandii. Rozmawialiśmy o polityce sankcji wobec Rosji, ale również o polityce dialogu z Rosją. Dialogu, o który konsekwentnie zabiega Finlandia, nie przeszkadza jej to jednak w rozbudowie własnego potencjału obronnego. Finlandia próbuje być bardzo aktywna w budowaniu dialogu między krajami Morza Bałtyckiego, także w specyficznej sytuacji między NATO a Rosją. A stosunki między NATO i Rosją są napięte m.in. ze względu na manewry Zapad 2017. Rosyjska prowokacja pokazuje jasno, decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki zapadła w ostatnim możliwym momencie. To jest na pewno krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa w naszej części Europy, będący w istocie odpowiedzią na odrodzenie się ambicji imperialnych i swoistej agresywnej polityki ze strony Rosji. Bo sygnały o swoich imperialnych ambicjach Rosja wysyłała już wcześniej poprzez agresję na Gruzję i aneksję Krymu. Ważnym zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego przyjaciół jest to, żeby pokazywać, że jesteśmy gotowi do obrony swojego świata wartości, a przede wszystkim, że jesteśmy gotowi do obrony naszych granic, naszych państw. Dlatego warunkiem zniesienia sankcji wobec Rosji może być tylko realizacja porozumień mińskich. O ile Polska głośno mówi o imperialnych ambicjach Moskwy, o tyle kwestii spornych próbują unikać Helsinki. Chęć dialogu z Rosją to jeden z powodów, dla których Finlandia wciąż nie dołączyła do NATO. Jesteśmy zadowoleni, że pewien drobny postęp w relacjach z Rosją został osiągnięty. To krok, który dotyczy m.in. bezpieczeństwa powietrznego. To krok niewielki, ale żyjemy w świecie, gdzie nawet małe kroki ku lepszemu są potrzebne. Obok bezpieczeństwa militarnego prezydenci obu krajów rozmawiali także o bezpieczeństwie energetycznym. Tutaj poruszona została kwestia gazociągu Nord Stream 2. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Finlandii potrwa do jutra. Wtedy to głowa polskiego państwa weźmie udział w forum gospodarczym. Na zakończenie już tradycyjnie spotka się także z przedstawicielami Polonii. Dla Informacji Dnia Szymon Kozupa, Helsinki. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy termometry wskażą 0 stopni w Lublinie i w Białymstoku. Im dalej na zachód, tym cieplej, aż do 10 stopni w Szczecinie.
Jutro natomiast znów wróci deszczowa pogoda. Rozpogodzi się tylko na zachodzie, a w drugiej części dnia również na Podkarpaciu. W ciągu dnia najchłodniej nadal na wschodzie, od 5 stopni w Białymstoku do 14-16 w regionach zachodnich. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i z zachodu. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1022 hektopaskale. A już teraz prognoza pogody na kolejne dni. W czwartek kolejny deszczowy dzień, będzie jednak trochę cieplej, od 11 stopni na północnym wschodzie do 15-16 na południowym zachodzie. Powieje silny wiatr z zachodu. W piątek nadal deszczowo, miejscami trochę więcej słońca, głównie na północy. Bez deszczu również na krańcach wschodnich. Na termometrach przeważnie 8-11 stopni, powieje silny wiatr z zachodu.